Po całym życiu, spędzonym na poszukiwaniu wiedzy, jedno pytanie wciąż mnie dręczyło. W jaki sposób powstał nasz świat? Przedwieczni zostali zniszczeni tysiące lat temu, a wraz z nimi całe życie. Ona pokazała mi, jak się odrodziło. Wygnana dziewczyna, nieświadoma swojej roli. To przez nią dowiedziałem się, że życie przetrwało wyłącznie dzięki cudowi technologii. Nowy świt. System terraformujący złożony z 9 funkcji podrzędnych. Każda miała udział w odtwarzaniu Ziemi od nagiej skały, potętniący życiem świat. O który dbają i który chronią maszyny. Wraz z nią poznałem największą tajemnicę. Tajemnicę jej narodzin. Że jest klonem Elizabeth Sobek, twórczyni nowego świtu. Zrodzona, by zapobiec nowemu wymarciu. Do którego dążył Hades, okrutne SI, wybudzone przez tajemniczy sygnał nieznanego pochodzenia. Z moją drobną pomocą zwyciężyła w bitwie pod miastem zwanym Południkiem. I została czempionką całej ludzkości. Ale choć jest przydatna, muszę zostawić ją samą. Ponieważ gdy ona naprawiała to, co zniszczył Hades, ja dokonałem nowego odkrycia. Zwiastuje zarówno zniszczenie, jak i nadzieję. Kończy mi się czas, Elizabeth. Ziemia umiera. Ludzie cierpią, a wkrótce zaczną głodować. System terraformujący wymknął się spod kontroli. I tylko ja mogę pomóc. Ponieważ mam twoje DNA. Wkrótce dotrzemy do miejsca bez powrotu. A wtedy zagłada. Od miesięcy szukam pewnej rzeczy. Kopii Gai, SI twojego autorstwa, która miała wszystkim kierować. Ale każdy trop, na jaki natrafię, okazuje się ślepym zaułkiem. Każdej nocy nawiedza mnie ten sam sen. Kroczę pod rozgwieżdżonym niebem przez łąkę pełną kwiatów. A kiedy docieram do środka, widzę ciebie, Elizabeth. Czekasz na mnie, choć nie żyjesz już od 1000 lat.
Byłaś jak matka, najbliższa osoba. A ja przez chwilę czuję się kompletna. Ale to się kończy. Zawsze zostaję sama. Ten świat to twoja spuścizna, Elizabeth. Nie pozwolę jej przepaść. Ta dolina to ostatni trop. Ostatnia nadzieja na odnalezienie kopii Gai. Zrobię wszystko, żeby ją znaleźć. Przysięgam. War? A oto Jeyloi, zbawczyni południka, namaszczona przez Nora. Wiesz, że nie znoszę tych tytułów. Cóż... Pomyśl o tym, jak okaże za ucieczkę tego samego dnia, którego pokonaliśmy Hadesa. Byłam wyrzutkiem, pamiętasz? Nie lubię świętowania. Tak. Ale to było dla ciebie. Wiesz. No. To co robimy? Musi być pilne, skoro tak znikłaś. Myszkowanie po pradawnych ruinach? A może coś związanego z zarazą? I to w sumie, ale... Powinnam... O nie. Od dawna już za tobą idę. Bo wiesz, po wszystkim, co zrobiłaś dla Nora, moich bliskich, przysiągłem ci pomóc ze wszystkich sił. Zostanę z tobą. Jak kora na drzewie. Dobra, ale jeśli masz ze mną iść, powinieneś widzieć to, co ja. Fokus. Nie sądziłem, że zyskam drugie spojrzenie. Drugi dam później i pokażę, jak robić kopię danych. Danych? Informacji na fokusie. Długa droga przed nami. Wyjaśnię ci wszystko na bieżąco. Cały czas tak patrzysz na świat? Od kiedy byłam dzieckiem. Chodź. Idziemy? Dobra, trochę się poharatałam po drodze. Poszukajmy roślin leczniczych. Zrobimy zapas. To co? Szykuj się na pierwszą lekcję z fokusem. W porządku. Pora na nas. Te rośliny nie przypominają flory ze świętej ziemi. Fokus pomaga dojrzeć te, które są potrzebne. Proszę, rośliny przy strumieniu się nadadzą. Gorzkie? Tak, cóż, przynajmniej czuję się lepiej. Dobrze, trzeba iść dalej. Może
Może warto po drodze zerwać więcej tych roślin. Tak, dobry pomysł. Jest tu też więcej czerwonych roślin. Szybko się rozprzestrzenia. Pół roku temu ten teren był czysty. Teraz jest wszędzie. Ruiny. Tam właśnie musimy iść. Widzę kilka dróg na dół. Nie wiem, kto umieścił te liny, ale możemy po nich zjechać. Masz coś ciekawego? Trochę zapasów. Czego właściwie szukamy? Kopii zapasowej. To SI. Trudno to wyjaśnić. Może tak. To zestaw instrukcji, które pomogą naprawić świat. Brzmi na skomplikowane. Widzę, że ostatnio podróżujesz bez bagażu. Tak. Niedawno wpadłam w kłopoty i straciłam sporo sprzętu. Trudno jednak to zrobić, gdy jedziesz na maszynie. Zawsze byłeś dobry w tropieniu. Cokolwiek to było, było myśliwe. Uwierzę ci na słowo. Szybko się rozprzestrzenia. Pół roku temu ten teren był czysty. Teraz jest wszędzie. Jastrząb bliski. Zbierają części z martwych maszyn, jak zwykle. No i powiedzmy. Zostawiły po sobie szczątki. Pakowano w nim sporo strzał. Muszę się temu przyjrzeć. No.
zabił tę maszynę niedawno. Kto jeszcze mógłby to przybyć? Nie wiem. Lepiej przygotuj na zapas strzał. Mogą czekać nas kłopoty. Dobrze, że zerwaliśmy już trochę marszczyny. Dobra. Czas przygotować trochę strzał. Gotowe. Ja też. Strzały gotowe. Tam jest drabina. Ale niedostępna od tej strony. Nic, czego nie strąci dobrze wymierzona strzała. Teraz tylko... Udało się. Proszę przebrać. Co to za miejsce? Nie wiem. Transmisja. No, wiadomość tego nie precyzowała. Wspominała tylko o kopii tutaj. Musimy znaleźć wejście. Powiedz, co się działo, kiedy opuściłam południe? Kiedy ludzie zauważyli, że zniknęłaś, wybuchło zamieszanie. A potem niektórzy doszli do wniosku, że nie odeszłabyś bez powodu. Znajdźmy inną drogę. W gardle mnie drapie od tej rdzy. Część rdzy się złuszcza jak martwy naskórek. Tak się rozprzestrzenia? Ja. Rdza nie tylko zatruwa rośliny. Ona zabija też zwierzęta. Czyli ludzie też od niej zachorują i będą głodować. Nie pozwolimy na to. Schodzimy. W trawę. Nigdy jeszcze takiej nie widziałem. Ja też nie. Martwe maszyny ją zaniepokoiły. No jak to załatwisz? Fokus nam pomoże. Możemy przeskanować maszynę, zanim ruszymy do walki. Dobra. Jeszcze chwileczkę. Dobra. Widzisz te świecące rzeczy? To jego słabe punkty. Łapię. Oko. Słaby punkt. Racja. Gotowy.
Dobrze, skup się. Nadchodzi kolejna. Czuję dane z maszyny. Chłopca badający zwierzynę? No, coś takiego. Więc po moim odejściu i tym całym zamieszaniu, co zrobiliście? Cóż, po świętowaniu moja matka poprowadziła resztę Nora do domu. Król Słońce kazał swoim ludziom odbudować miasto, a ja ruszyłem cię odszukać. Ktoś zastrzelił też te maszyny. Kolejna drabina. Muszę odstrzelić zamek. Droga. Mówiłaś, że masz pokus od dzieciństwa. Tak. Znalazłam pierwszy, kiedy wpadłam do ruin. Pozostałe znalazłam w starej skrytce, niedawno. Dobry mieć zapas. Wchodzimy do ruin przedwiecznych. Chroni nas Bogini. Będzie dobrze, Var. Ten. Witamy w kosmodromie odległego Zenitu. Odległy Zenit? Wiem, że handlowali technologią z Nowym Świtem, ale skąd mieliby kopię Gai? Chyba chcę, żebyśmy się przedstawili. Trwa sprawdzanie tożsamości. Odmowa dostępu. Prosimy zaczekać na asystę personelu. Doktor Sobek. Ha. Chyba nie byli w najlepszych stosunkach z nimi nawet. Dobra, czas dostać się do środka. Hop. Sprawdzenie tożsamości. Odmowa dostępu. Nie rozpoznano danych. Mnie też chyba nie lubią. Powinno dać.
starać się otworzyć siłą. Sprzęt do wspinaczki. Ktoś musiał się tu dostać od góry. Ktokolwiek to zostawił, mógł też załatwić tamte maszyny. Gdzie jest teraz? Ach, co to za smród? Cały obóz zmieciony. Musieli zjawić się tu w poszukiwaniu łupów. Kwas. To tłumaczy zapach. Wygląda też, że coś dużego spadło z góry. Przewaliło się przez obóz, a potem przez ścianę. To ja rzucę okiem na gruzy w tej dziurze. Cokolwiek tędy przeszło, zostawiło to za sobą. Jeśli uda mi się poruszyć część gruzu, powinnam się przecisnąć. Może w obozie będzie coś przydatnego? Ej, Doj, chodź tu. Chyba coś znalazłem. To chyba jakiś oseramski prototyp albo coś. Ten hak może zaczepiać o różne rzeczy. A to go wciąga. Wygląda na popsuty, ale może da się naprawić. Zaczepić o ten gruz. I pociągnąć. To zadziała. Mogę przeszukać obóz fokusem. Znaleźć sprzęt do naprawy. Mój fokus wykrał trochę ciekawych rzeczy. Biedny. Kwas przeżarł się przez jego pancerz. Kable maszyny. Silniejsze od lin. Część maszyny. Może pomóc naprawić zębatki. Dobrze. Myślę, że mamy wszystko do naprawienia tego narzędzia. A może nawet ulepszenia. Możesz użyć tego warsztatu. Proszę, przyciągacz. Teraz wypróbujemy go na gruzach. Lepiej niż myślałam. No cóż, stąd raczej nie ma prostego wyjścia. Przeskanuję okolice. Trzeba znaleźć jakieś przejście. A? Do czego to służy? Chyba dam radę się tam dostać. Co to jest? O, dzień dobry. Jestem Oswald Dalgard i mam przyjemność pokazać Państwu odległy zenit.
Zapomnijcie, co o nas słyszeliście. Prawda jest prosta. Mówimy, sięgaj ku gwiazdom, nawet jeśli musisz w tym celu przebyć 8,6 lat świetlnych. Proszę, zapraszamy do auli, gdzie opowiemy o naszych planach. Ciekawe, co jest w tej auli. Zaraz się przekonamy. O, udało się. Przyciągacz to dobra rzecz. Szkoda, że mamy tylko jeden. Spokojnie, znajdę drogę dla ciebie. Dobra, znalazłam drabinkę dla Varla. Skrzynia z zapasami. Chyba mogę na niej użyć przyciągacza. Dzięki. Ludzie, Homo sapiens, my. Zawsze przekraczaliśmy granice jako odkrywcy, pionierzy i zdobywcy. A teraz odległy Zenit wykonuje kolejny krok w przyszłość. Dlatego jesteśmy dumni ze wskrzeszenia Odysei. Nasze rządy porzuciły ją na orbicie, ale odległy Zenit zmodernizuje ją w niespełna dekadę. Lecz to dopiero początek. Gdy statek będzie gotowy, wyślemy Odyseję wraz z załogą tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek. Do układu Syriusza. Tam stworzymy pierwszą ludzką kolonię pozaziemską. Odyseja będzie leciała do celu 300 lat, ale gdy spojrzymy w niebo, będziemy wiedzieć, że tam jest. Tak jak mawiał nasz założyciel, zmarły Peter Chimwumbe, prawdziwą formą nieśmiertelności jest... Dane uszkodzone. Wstrzymano. Przedwieczni mogli podróżować po niebie? Wśród gwiazd? No... tak. Tak jakby. Ten statek Odyseja nigdy nie dotarł do celu. Coś poszło nie tak i wybuchł. Po to Elizabeth dała im kopię gaj? Dla ich kolonii? Błąd. Uszkodzone pliki prezentacji. Pliki rekrutacji dostępne. Czy chcesz wznowić? Tak, wznów. Zobaczmy, co jeszcze powiedzą. Wszyscy znamy prognozy. Wahania gospodarcze, nieznane pandemie, oszalałe SI. Ile zostało czasu do kolejnej katastrofy, która skutecznie zagrozi światowej elicie? Zenit wyznaje jedną zasadę. Racjonalną ucieczkę. Dlatego sięgamy gwiazd. Wiecie, co tutaj budujemy.
infrastrukturę pomocniczą dla Odysei. Nowoczesne centrum danych wspierające gwałtowny postęp technologiczny. Zresztą widzieliście, jak zarządzamy opinią publiczną. Dlatego dołączcie. Zarezerwujcie koje na Odysei. Uwolnijcie swój styl życia od ziemskich trosk. Mieli rację co do końca świata. Tylko nie wiedzieli, jaki to koniec. Więc wszystko, co mówili o następnym kroku ludzkości, to było kłamstwo. Oni chcieli wyłącznie ocalić własną skórę. Wiesz, i tak niewiele z tego wyszło. Ten cały Oswald wspomniał o centrum danych. Tam. Kopia. Powinna być właśnie tam. Przez to nie przepłyniemy. No to trzeba iść dookoła. Chodźmy. Wciąż nie mogę uwierzyć, że przedwieczni latali. To tylko jedna z ich zdolności. Dobrych i złych. Na to wygląda. Ciekawe, jak to jest. Żyć wśród gwiazd. W tym miejscu nie przeprawimy się przez rzekę. Znajdziemy sposób. Chodźmy dalej.